Witajcie kochani w nowym odcinku na moim kanale. Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie. Jest dzisiaj godzinka 20:30 około i wpadłam na pomysł, że chyba fajnie by było nagrać jazdę na oklep i bez ogłowia. Także jedziemy do stajni nagrywać, nie? Mam nadzieję, że przeżyję. Zabieram właśnie do stajni ten kaptur nasz nowy. Wędzidełko, które mi się dzisiaj nie przyda, bo jeżdżę bez wędzidła dzisiaj. Smaczuszka z bałwankiem i naklejkę z świątecznym ciastkiem, którą nakleję w pacę. Także no. Dobra, jestem już w stajni. Sunecior żre bananka swojego. Muszę mu jeszcze zaraz przynieść kalendarz adwentowy, bo dzisiaj kolejny dzień, ja już nawet nie pamiętam który. Który musiał otworzyć, chyba szósty. Tylko bez paznokcia. Zostawiam go na korytarzu, tylko przypnę na stanowisko i idę po ten kalendarz i sprzęt. W sumie to tylko ochraniacze i kaloszki. I będziemy się zbierać na halę. Dobra, pora na kalendarz. I dzisiaj mamy szósty dzień. O, szybko znalazłam. Mikołajki, Sunecior! Tak, 6 są Mikołajki w Polsce? Chyba tak. O, gwiazdka! Automatyczne to już jest. No bierz, już daję ci. Gwiazdka z Aronią. O, jak Aron. Zjadłeś właśnie kawałek Arona. Cieszysz się? No właśnie. No. Dobra, to daj żółwika. Żółwik! Tak, masz. Taki grzeczny. Cyrkowy koń. Dobra. Co już jest prawie osiodłane, zostało najważniejsze, czyli kordeło, które zrobię z uwiąza, ale najpierw przeprowadzę sobie to na tym uwiązie i kantarze do na halę. Odpinam. Po drodze założyłem jeszcze deskę, weźmiemy bata. Idziemy. Jesteśmy już na hali. Generalnie to chciałam iść na dużą tym razem, jak będę gdzieś na oklep i już bez czapraka, także już to będzie prawilny oklep, bo ktoś się przyczepił. A Sonet sobie łazi i zdjął sobie już puderki. No i przeszliśmy na tą małą, bo ogólnie ta duża była zajęta przez 3 konie i to jeszcze młode, więc nie ma szans na to, żebym tam poszła. Gdyby jeszcze to były jakieś doświadczone konie, to okej. O. Dzięki, Sonet! Żebym to sprzątała, tak? Okej. Ale przyszłam na tą małą halę, ustawiłam sobie tutaj stacjonatkę. Także spróbuję skoczyć stacjonatkę na oklep. I bez ogłowia, bo mam samo kordeo. No i co? I czekam na kask, bo zapomniałam. I będę wsiadać. I w międzyczasie posprzątam to gówno. Założyłam sobie to profesjonalne kordeo składające się z uwiąza i słupów. Zdejmuję mu kantar. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Albo nie. Ty mu zdejmiesz. Jak już wsiądę. Bo tak po prostu jest złapie. Podasz mi. Nie boję się. Nie wiem, czy ja chcę skakać. Okay. Proszę wyjąć kantar.
Jak się rozciąga? Mówię, że już nie mamy kantara na sobie. Troszeczkę postępujemy i wykusujemy. I coś mi się wydaje, że to jednak co ustawiamy, to jest jednak trochę duże. Raczej mi się wydało, że nie, że się wsiadłem, że to nie było duże, ale teraz już uważam, że tak. Jak nie ma ani siodła, ani o głowie, ani nic. Fajna ta pajęczyna zwisająca. On jest niewygodny. Za chudy. No. Trzeba go udyć. Nie działa skręcanie jak na razie. W sensie to tutaj działa, ale w tej kusie. A teraz już nie działa. Nie działa. Skręcaj. Nie skręca. Nie działa. O, skręca. Skręcaj. Ale on jest tak usztywniony przez to, że jemu jest niewygodnie i ja też jestem usztywniona, bo mi niewygodnie jest i mnie tak wbija, że jak go przez następny tydzień nie będę mogła siedzieć. Ja się sram, bo jeśli ktoś zaraz otworzy drzwi albo nie wiem, coś się stanie, to zlecie z płoszy i on pójdzie w jedną stronę, a ja zlecę w drugą. Konik się nie słucha? Moja koleżanka kiedyś, jak ją koń poniósł na halterze w terenie, to nawalała konia w jedno ucho i on skręcał w drugie, z drugą stronę. Ale następnie to nie działa, bo próbowałam batem. Boję się.
wyrzucam, bo chyba zapieprzę przez to za bardzo. Próbuję zagalopować, ale jak coś to łapnie mnie, bo na którejś stronę fala. Nie ma szans takich nawet. Nie wiem, czy nawet chcę. Może spróbowałem to, a nie na kantarze. Bym się wiązała sobie uwiąz. Może wtedy mi się udało. Dlatego tylko drugą stronę. Stwierdziłam, że bezpieczniej będzie, jak już skakać na oklep, to na kantarze i zapięliśmy mu uwiąz po prostu do kantara. No i opuściłam też stacjonat, znaczy Piotrek mnie opuścił na taką malutką, taki po prostu kawaletkę i później ewentualnie podniesiemy, zrobimy jakiegoś krzyżaka, żeby był środek pokazany i nie wiem, będziemy patrzeć wtedy, czy dobrze się skacze, czy nie i ewentualnie będę podwyższać albo nie. No chyba, że spadnę po drodze i karetka po mnie przyjedzie. Idziemy. Ustawisz tam krzyżeczkę? Ciutko wyższy. Podnieśliśmy troszeczkę, jest ambitny, wielki krzyżak. Albo koperta, jak kto woli. Także jadę i pewnie się zabiję zaraz. Mam nadzieję, że nie, bo trzeba w masę to nagrywać. Jego plecy i moje umrą zaraz. Musiałam pozbarować jakąś absorbinką czy coś tam. Dobra, ja chyba zostawiam to skakanie na oknę. To nie do mnie.
Może kiedyś na kordeło się by się udało. Ale w siodle. Ale bez siodła to nie. Mój koń nie jest do tego stworzony. Ja nie lubię jeździć na oklep. Ani trochę. Idę, pokusuję trochę. Przynajmniej teraz mogę skręcać. Nigdy w życiu. Nie lubię tego strasznie. Ale czego się nie zrobi na potrzeby YouTube'a. Chyba zasłużył na precelka z Candy Horse'a. Założenie matki. Zrobiliśmy fotę, dlatego nie mam kasku, ale... Mój koń idzie i nie chce się zatrzymać. A stwierdziłam, że super pomysłem będzie zjechać mój z dupy. Ale muszę się odwrócić. I to chyba nie zadziała, bo mój koń chce się zatrzymać. Stój. Weź. No, stój, synę. Nie za dużo zapalał. Nie działa. Mój koń nie poniósł właśnie wstępie. Trzymaj go. Rad sobie. Dobra, stój. Oj. Okej. Okay. Miałam w planach nagrać odcinek, jak jeżdżę na konie do tyłu. Nie wiem. Nie kopnij. Nie, teleportowałam się. No pewnie sobie myśli, matka, jesteś pieprznięta. Tak. No, nawet ucho postawił, czyli tak. Idziemy po smaczki. No. Masz coś powiedzieć? Zobaczcie, jak pięknie się świeci nasz boks. Co nawet... O, uszy nawet postawił. Bo się przestraszył, że piątek to dupa. Podoba ci się ten? Myślę, że tak. Bo mi tak. To tobie też ma się podobać. Bo nie masz wyboru, bo jesteś koniem. Jesteśmy już Sonetem w stajni. I dam mu smaczuszka, brycanka. O, on już wie o co chodzi. Patrzcie tylko na tą minę, na te oczy i te uszy. Przecież tego nawet... Ty nie byłaś taki miły, tylko jak coś chcesz, tak? Tak. Masz. Dzięki, że powoziłeś moją dupę. No jedz, daję ci. Zlizuj to. Okay. Może on się chciał podzielić ze mną. Ale ja nie lubię z końską śliną. Przynajmniej nie wtedy, kiedy mój chłopak patrzy. Hej!
Dobra, muszę mu posmarować na pewno plecki tą absorbinką i może nogi też, także biegnę do chłopaki. Nagrywasz już? Okay. Mam tutaj absorbinkę, także maluję, są ciekawie plecki. Ja chyba tutaj też. Muszę kupić maść końską w Rossmanie albo coś, bo mi się już skończyła, a absorbina raczej do nóg ją używam niż do jabłków, ale w sumie jak raz na jakiś czas żyję, myślę, że nic się nie stanie. Jak pobudzę krążenie, więc też grzeję. Teraz nóżki. Ważycie? Dziadu! Dziadu! Tragedia, bo konia nogi przecież zaraz odpadną, nie? Tutaj jedyneczka, żeby plecki się grzały. Zastanawiam, bo założę najpierw tam ten kaptur, ten kolorowy, dziurawy i na to założę ten drugi, lecę. Założyłam ten kolorowy kaptur na niego. Na to zakładam sanderkę. I to się mam mocniej. To tego kaptura też nie miałeś tym przyczasnąć? Czasem derką? Nie, nie, ten kaptur się przypina. To już nie jest taki ukabiele jak tamten. A właśnie tamten, co przytrzaskiwałam derką, to sonet już zdążył porwać. Chce się oderwał rzep. Ja nie rozumiem, jak on to robi. Mistrz po prostu. O!
uchodzi uciekło. Oceniasz? 10 na 10. O, cudownie. Nie rozwal go. Co ja wierzę. Uważaj na bata. Muszę mocniej chyba. Ja, a potem koń. Odnieść wszystko do paki, tą derkę, zabrać kurtkę i w sumie konik może iść już spać, bo jest już po dobranocce, bo jest 22:08. Tak, koniczko. Także mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, miły albo i nie. Zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa! Bo ja muszę lecieć rozwalić chłopaka w uno obracane.